Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet. I godzina 8:44, słuchają Państwo Radia Wnet, a my będziemy teraz rozmawiać o tym, co dzieje się w Polsce, w Unii Europejskiej, jak wyglądają te relacje pomiędzy Warszawą a Brukselą z panem redaktorem Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To może na początek tylko kilka słów o Szwecji, bo jakiś czas temu był pan z taką wizytą dziennikarzy, publicystów w Szwecji. Powiedzmy nieco więcej o tym, co wydarzyło się, o tej tragicznej historii, bo można przynajmniej odebrać takie wrażenie, że te strefy, które tam są i to wszystko, co tam się dzieje, nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem dla policji, dla szwedzkiego rządu. Oczywiście, że nie jest. Raporty na temat tego, co my nazywamy strefami no-go, a które Szwedzi nazywają w swojej nomenklaturze strefami wrażliwymi lub też strefami specjalnie wrażliwymi, to są takie najgorsze z nich, to jest w sferze publicznej w Szwecji od dawna. Także wtedy, kiedy ambasada szwedzka publikowała swoje oświadczenia, w których zaprzeczała, że w Szwecji są jakiekolwiek problemy związane z tymi strefami. Było to w latach po roku 2015, też wtedy, kiedy w 2015 roku Jarosław Kaczyński nawiązał do tej kwestii, no to ambasada szwedzka po prostu, przepraszam za wyrażenie, ściemniała, ponieważ doskonale już wtedy było wiadomo, że te strefy są. Było wiadomo, że są to strefy wysokiej przestępczości. Są to strefy, w których szwedzka policja nie zawsze jest w stanie skutecznie interweniować. I są to strefy, które w większości są zamieszkane przez imigrantów. To są oczywistości. Natomiast o tych oczywistościach zaczęto w Szwecji głośniej mówić, właściwie oficjalnie, przy okazji wyborów w 2022 roku, które wygrała centroprawica. No i od tego momentu szwedzki rząd w zasadzie oficjalnie stwierdził, że polityka imigracyjna Szwecji jest porażką, że te strefy są porażką i są powiązane przede wszystkim właśnie z polityką imigracyjną. No i szwedzki rząd deklaruje od tamtego momentu, ten nowy rząd premiera Ulfa Kristerssona, że będzie z tymi strefami bardzo stanowczo walczył, między innymi poprzez wprowadzenie tam policji na stałe. Przynajmniej takie deklaracje myśmy słyszeli, będąc właśnie w Sztokholmie w 2023 roku. Wtedy również usłyszeliśmy, że tych stref tak zwanych szczególnie wrażliwych jest 22. Ja dzisiaj dosłownie policzyłem na podstawie najnowszych raportów szwedzkiej policji, które bez problemu można znaleźć. No, ta liczba się zmniejszyła o 5, czyli w tej chwili to jest 5, to jest 17 takich stref. Natomiast jeszcze doszła nowa kategoria, czyli strefy szczególnego ryzyka. To jest takie najmniej uciążliwe, no ale również wyróżniające się wyższą przestępczością niż standardowo. Panie redaktorze, a to wszystko na pewno nabiera zupełnie innego znaczenia albo bardziej wymownego znaczenia w związku z tym, co działo się w ubiegłym tygodniu właśnie w Brukseli. Mówię o przyjęciu paktu migracyjnego i wystąpienie jednak Donalda Tuska, który mówi o tym, że w takim kształcie i tak jak to wygląda, pakt migracyjny nie będzie przyjęty w Polsce. Z drugiej strony słyszymy głosy opozycji, które mówią, że i tak będziemy musieli ten pakt przyjąć, a nawet jeżeli nie implementujemy tych przepisów, to będziemy płacili gigantyczne kary za brak relokacji. Pytanie, co dokładnie Donald Tusk ma na myśli? Ja akurat w tej sprawie no, nie jestem jakimś a priorycznym i fanatycznym krytykiem Donalda Tuska, ponieważ obserwując jego działalność polityczną od dawna, pamiętam, że on będąc przewodniczącym Rady Europejskiej wyrażał dosyć krytyczne opinie na temat trwającego wtedy kryzysu migracyjnego i pomysłów na obowiązkowy mechanizm relokacji, które się wtedy zaczęły pojawiać. To jednak nie jest tak, że Donald Tusk jest
jest entuzjastą przyjmowania imigrantów, jak leci do Europy czy do Polski. Więc to daje pewną możliwość, że jakoś wyjdziemy z tego obronną ręką. Oczywiście pytanie, na jakiej zasadzie, bo czy Donald Tusk, mówiąc to, co mówi, ma na myśli, że jakoś w ogóle się nie podporządkujemy temu paktowi, czy ma na myśli to, że Polska nie przyjmie migrantów, ale rzeczywiście, ale rzeczywiście będzie musiała płacić pieniądze. Oczywiście no, tu jest też pytanie, co innego zrobiłby inny rząd. To znaczy no, ten pakt nie był możliwy do całkowitego zablokowania przez Polskę. Próbowaliśmy to robić. To się nie udało, więc są tylko dwie możliwości, to znaczy albo skorzystać właśnie z tej możliwości, czyli spłacenia bez przyjmowania migrantów, albo nie podporządkować się, ryzykując, że postawa Polski trafi wtedy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na razie jest za wcześnie, żeby stwierdzić, co zrobimy. Panie redaktorze, to jeżeli rozmawiamy o Brukseli, jeżeli rozmawiamy o Parlamencie Europejskim, to to wszystko nam się łączy. Mówię oczywiście o tej aferze, czy o tej sprawie związanej z portalem Voice of Europe. Pan zapowiada najnowszy tygodnik do rzeczy. Kto nie z Unią Europejską, ten za Rosją, pyta się pan. I oskarżenia kogokolwiek o wspieranie rosyjskiej narracji należy przyjmować z wielką ostrożnością. Wystarczy bowiem prezentować linię przeciwną jedynie słusznej, skrajnie proukraińskiej, by stać się obiektem zainteresowania służb specjalnych. Czego pan się obawia w kontekście tych wiadomości czy informacji związanych z portalem Voice of Europe? Czy tygodnik do rzeczy może być tutaj poddany jakiejś krytyce albo wciągnięty w ten polski wątek? No to właściwie już nastąpiło, bo już się pojawiły teksty, w których jest łączone do rzeczy z tą aferą, teksty na OKO.press. Mnie zasięg tego wszystkiego coraz bardziej bawi, bo też widziałem z kolei wpisy dwa dni temu, wpisy czeskiego publicysty, który do tej afery nawiązywał i pokazywał tam w swoim wpisie zdjęcia z konferencji współorganizowanej przez AfD, na których to zdjęciach pojawiły się dwie kolejne osoby, jak rozumiem, też jego zdaniem uczestniczące w tym kręgu wpływów. Tam chodziło akurat o posła AfD Petera Bystrona, który jest oskarżany o to, że przyjął pieniądze od Rosjan. I na tych fotografiach pojawił się były prezydent Czech, pan Václav Klaus i znany belgijskiego pochodzenia pracownik polskiego Instytutu Zachodniego, pan profesor Dawid Engels, czyli oni, jak rozumiem, też uczestniczą w tej sieci. No śmieję się dlatego, że jest to coraz bardziej absurdalne, natomiast będzie ta afera i histeria rozkręcana. Ja tu przypomnę, na jakich podstawach to się opiera, na jakich wątłych podstawach, o czym pisze szerzej w swoim tekście. Jeżeli chodzi o polityka AfD wspomnianego przeze mnie Petera Bystrona, to czeskie służby twierdzą, że mają, uwaga, nagranie, w sensie dokładnie nagranie, czyli audio, które ma dowodzić, że on przyjął te pieniądze. To nie wiem, co na tym audio jest, ponieważ podobno członkowie czeskiego rządu nie usłyszeli tego nagrania. Czy tam na przykład jest szelest reklamówki z banknotami? No nie wiem, co tam może być takiego. W każdym razie wygląda to bardzo absurdalnie, ale też nie mam żadnych wątpliwości, bo widzę, jak zachowują się tacy politycy w Unii Europejskiej, jak pani Vera Jurowa, jak pani Ursula von der Leyen, jak pan De Croo, czyli premier Belgii, którzy wszyscy zaczęli już wykorzystywać tę sprawę do tego, żeby uderzać w swoich politycznych przeciwników, czyli tych, którzy mogą zagrozić głównemu nurtowi w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, przypomnę, w Polsce 9 czerwca. Więc z całą pewnością ta afera będzie rozkręcana przed wyborami. To są jeszcze prawie 2 miesiące. No i w tym czasie z całą pewnością zobaczymy kolejne wykwity tej afery, która moim zdaniem nie bez powodu zaczęła się właśnie w Czechach, czyli kraju, który no, jest rządzony przez polityków w tej chwili o nastawieniu takim skrajnie też proukraińskim, bo tamten element gry z Ukrainą czy stosunku do Ukrainy jest w tej aferze dosyć istotny. Panie redaktorze, to jeszcze taki fragment. Portal Voice of Europe według polskich i czeskich służb służył Kremlowi do realizacji rosyjskiej polityki zagranicznej. To
możemy przeczytać z kolei w oficjalnym komunikacie Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Więc w Polsce ta narracja też została podchwycona. No i też pojawiają się kolejne nazwiska, bo wywiadu udzielali tam między innymi poseł Konfederacji, europoseł PiS. Mówimy tutaj o Romanie Fricu, a wcześniej Dominik Tarczyński. Za samo udzielenie wywiadu też, myśli pan, będzie można być posądzonym o to, że się służyło, czy też w jaki sposób realizowało świadomie, a może nieświadomie tę politykę Kremla? No oczywiście, że tak. I taką linię przyjmują media takie jak Politico na przykład. Tam Politico dwa czy trzy dni temu opublikowało tekst, którym wyliczało na podstawie własnego sprawdzenia, że 16 europosłów udzielało wywiadu Voice of Europe i jednego z tych europosłów, słowackiego europosła, zapytano właśnie o tę sprawę, na co on zupełnie przytomnie odpowiedział, że moim obowiązkiem jako polityka jest udzielać odpowiedzi, a nie patrzeć, kto mnie pyta. No więc nawet jeśli było tak, że rzeczywiście, bo przecież nie możemy tego wykluczyć na 100%, że rzeczywiście Voice of Europe miało jakieś finansowanie pochodzące z Rosji, to w żaden sposób nie może to być zarzutem wobec osób, które udzielały tam wywiadu czy uczestniczyły w debatach organizowanych przez ten portal, zwłaszcza że na ile ja przyjrzałem się temu, jakie były tam tezy stawiane, jakie pojawiały się pytania, absolutnie nie wykraczało to poza normalny zakres debaty politycznej, która dotyczy takich spraw jak Zielony Ład, strategia integracji Unii Europejskiej, czy właśnie kwestia wojny na Ukrainie. No, to są stanowiska, z którymi niektórzy mogą polemizować, mogą się nie zgadzać, ale absolutnie one nie wykraczają poza normalny zakres debaty. Mhm. Więc jeżeli one są piętnowane jako w jakiś sposób powiązane z propagandą Kremla, no to wniosek jest jasny. Chodzi o to, żeby tę debatę maksymalnie ograniczyć i ocenzurować, żeby cały ten wątek, mówiąc ogólnie sceptyczny, po prostu z niej wyciąć na podstawie sugestii, że ten wątek może wyłącznie powstawać jako sponsorowany przez Kreml. To panie redaktorze, jeszcze proszę powiedzieć, jak te nitki powiązań doprowadziły do tygodnika Do Rzeczy? Jak to się stało, że państwo zostali w jakiś sposób pośredni czy bezpośredni połączeni z tą aferą i no właśnie, jak do tego doszło? Tutaj pani Mierzyńska, bo to jest autorka tekstu na OKO.press, stwierdziła, że są ustalenia dziennikarzy czeskich i węgierskich. Ci węgierscy dziennikarze to są dziennikarze takiego skrajnie antyorbanowskiego portalu węgierskiego, a jeżeli chodzi o Czechy, to jest niezależny dziennik, który to miał jakoś ustalić, nie wiem jak, bo już o tym nie ma mowy, że portal, z którym Do Rzeczy współpracowało, Wyszehrad 24, rzekomo też miał być sponsorowany przez Kreml. No to są wszystko jakieś ustalenia, nie wiadomo na jakiej podstawie, nie wiadomo skąd wzięte, które są przyjmowane jako już istniejący dogmat, że tak było na pewno, a kto w jakiekolwiek związki wchodził z tymi, którzy rzekomo właśnie byli przez Kreml sponsorowani, jest od razu podejrzany o to, że też współpracował z Kremlem. No, na tej zasadzie to można by powiązać nawet szatniarza, który od pana Petera Bystrona w Parlamencie Europejskim odbierał płaszcz, że on też jest powiązany z Kremlem, bo miał jakiś kontakt z tym europosłem. Jak mówię, no patrzmy na to trzeźwo i z jak największym sceptycyzmem i przede wszystkim domagajmy się dowodów. Tam żadnych dowodów jak na razie w żadnej z tych spraw nie przedstawiono. Panie redaktorze, zostały nam 2 minuty, to na koniec też temat pośrednio związany z Ukrainą, bo ten wątek się cały czas gdzieś pojawia w tych doniesieniach. Pojawiła się taka propozycja, żeby przekazywać Ukrainie stały odsetek produktu krajowego brutto Polski. Prezydent Duda powiedział, że jest przekonany, że po zakończeniu negocjacji rząd zawrze taką umowę i że Donald Tusk z Andrzejem Dudą razem idą sobie w sukurs i będą coś takiego procedować. Na jakim to jest etapie i czy możemy mówić o naprawdę realnej takiej propozycji związanej z tym odsetkiem PKB dla Ukrainy?
To jest propozycja zadziwiająca, mówiąc szczerze, bo o ile jestem w stanie zrozumieć, choć to nie znaczy, że się z tym zgadzam, udzielaną doraźnie pomoc, natomiast no, powiązanie z jakimś państwem tego typu umową, z jakimkolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji, jest po prostu zadziwiające w sytuacji, kiedy sami mamy gigantyczne potrzeby. Natomiast ja, prawdę mówiąc, po prostu w to nie wierzę. To znaczy, nie dziwi mnie stanowisko pana prezydenta, takie właśnie znowu skrajnie proukraińskie, ale myślę, że Donald Tusk jest pragmatykiem. I on po prostu wie, co oznaczałoby dla niego wizerunkowe problemy i spadek poparcia. A jestem przekonany, że gdyby tego typu rozwiązanie zostało wdrożone, to ono oznaczałoby znaczący spadek poparcia. Polacy, to widać z sondaży, z innych wyników sondaży, Polacy się po prostu na coś takiego nie godzą, więc myślę, że to po prostu nie zostanie wdrożone. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Mówił pan Łukasz Warzecha, tygodnik Do Rzeczy, dziennikarz, publicysta. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia. Dobrego dnia również życzymy. O poranku, bo poranek już się kończy, ale jeszcze się powoli budzimy. Jakub Duszak już w studio. Ja już się z państwem żegnam, a żegnam się także w imieniu naszej całej załogi. Konrad Tomaszewski, Staszek Urbaniak, Mikołaj Murkociński, Jakub Węgrzyn i przypominamy o ważnym adresie. O jakim adresie przypominamy? patronite.pl/radiownet. Tak, zapraszamy państwa, żeby państwo płynęli z nami naszą żółtą łodzią podwodną, godzina 9:00. Magdalena Uchaniuk, dziękuję państwu.